wariować. Funty, złotówki, euro czy dolce. Jak nie wiesz, o co chodzi, chodzi o pieniądze. W Anglii, w Stanach, Czechach czy Polsce nie ma wyjątku, wszyscy znają ten problem. Od rat podatków czy czegokolwiek, po rabciuchy, jedzenie i wielu innych takich potrzeb. Wiadomo, hajs na drzewach nie rośnie, dlatego tak często z siebie wychodzę. Zamiast być w studiu, pchać nową zwrotkę, tak muszę być z duchu, ale od rana w robocie. I mimo że ją lubię, na samą myśl właśnie robi mi się gorzej, bo wiem, że przy takiej wypłacie nigdy nie odłożę. Zaraz wydam, co zarobię, wydam. Tak już mam we krwi chyba, że jak trzeba, to nie trzymam portfela na smyczy, bo to lipa, kiedy ktoś stawia cyfry. Wyżyj od swoich ludzi, szacunku nie odkupi żaden zarobiony frajer, bo są wyższe wartości niż ten pierdolony papier. I choć żal za gardło łapie, ściska chwila, gdy pensja z konta pryska szybciej niż przyszła. Ale w sumie przyznam, nie po to tyle tyram, by ją później kitrać jak jakiś materialista. Pan wypan samobójstwo z powodu Mercedesa? Nie wiem, mam tylko malucha. Ale jak mi stara skasowała prawy reflektor, płakałem jak dziecko, a potem dwa miesiące chodziłem jak strud. Boże, jaki z pana materialista. Pieniądze, proszę pana, to nie wszystko. Ja też myślę, że każdy ma swoje ceny. Aśka, Kaśka, Zuza, Paulina. Znam was wszystkie, ale nie chcę się spinać, bo po co mi jakaś fochny strzeli. Jak chcesz być taka, to idź, trzymaj z nimi. Oni jak cynieni, słodcy i opaleni, i wierzą, że twój pantofel może ich zmienić. Jest napalona i przestawia się dzienny, i chuj mnie obchodzi, co w jej głowie siedzi. Pierdolę te sztandrynki, nie chcę się wkurwiać. A to, że Baśka miała fajny biust, to bujda. Nie chcę być typem sponsorem, bo tak relacje są z deka chore. Mówi, jak to kupisz, to ci dam dupy. A jak nie weź, przejrzyj na oczy, nie bądź głupi. Jeśli cię gdzieś kiedyś w galaktyce znajdę, bądź piękna, miła, szczera i dla mnie zawsze. Chciałbym, żeby taka jedna mnie kochała. Bardzo ją proszę. Mam do niej zaufanie. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć, wiesz co? Nie miał ręki. Dostaliśmy to na starcie, nie jest nam z tym źle, są okazje. Zawsze coś wydarzy się, bądź zacznie się dziać. I masz już powód, by strzelić szybkie dwa, bo schlać się i nie wrócić do domu. To cecha narodu, podobno na okrągło. Dajemy w palnik ostro i coś mówimy non stop. Bracie, się dziwimy później, że raczej nie miało sensu to, niż miało wiele znaczeń. Poranki z kacem, bania pęka, choć biwa była tęga. Od dzisiaj nie piję, wymięka. Powtórka, dwa dni później, przy butelce sesja. Już pękła połówka, teraz pęka następna. To ludzi napędza, bo każdy dobrze wie, co to najebka jest. Nieraz trzymał to coś w rękach, rzadziej, bo częściej ma na to czas i miejsce. W domu czy na mieście, wtorek, środa, na weekendzie. Czemuś nie wymięka, póki film nie urwie się jak hejnał. Mówi, lej nam tego klina do pełna. Drugi się nie zastanawia, trzeba opić, bo jest sprawa. I tak polana została następna kolejka. Piją z rana, piją w obiad na melinę w bramach. Część zatacza się z wieczora, pijąc w klubach, babach. Toczy się pijacka saga, lecz każdy ma swój limit. Nie dajmy się zwariować, tak jak zrobili to inni. Te, nieprawy, dawaj te pół litra z lodówki. Jeśli się nie zawroziła, taką wypijam. Dawaj, mówię, no nie lubię ciepłej wódki. To kupcie za wrażarkę, to będziesz pił wrożono sobie. Pan alkohol już nie sprzedał. Dopiero pierwszą flagę obalamy, nie?